Rok 1956. Japońsko-amerykański chemik Paul Kuroda przedstawia koncepcję naturalnych, samopodtrzymujących się reaktorów nuklearnych. Wskazuje, jakie warunki musiałyby zostać spełnione, aby taki twór mógł powstać w środowisku. Aż do roku 1972 jego rozważania traktowane były jako hipoteza. Wtedy właśnie w środkowo-zachodniej w Afryce, w Gabonie, odkryto dziwną anomalię geologiczną. Zapraszam na odcinek o naturalnym reaktorze jądrowym Oklo. Oklo to miejscowość w Gabonie, dawnej kolonii francuskiej, w której znajduje się kopalnia uranu. W 1972 roku podczas badań rudy tego pierwiastka okazało się, że złoże posiada znacznie mniej U-235 niż w innych tego typu złożach. Były to czasy zimnej wojny, więc wyobraźcie sobie zaniepokojenie naukowców, kiedy wykazali, że w rudzie brakuje około 200 kg rozszczepialnego uranu, z którego można by zbudować kilka bomb atomowych. Jednocześnie okazało się, że ruda posiada znacznie więcej lżejszych pierwiastków promieniotwórczych. Wydawało się, że powstały one jako produkt rozszczepienia U-235. Złoże przypominało zużyte paliwo z reaktora jądrowego. Po dokładniejszych badaniach wykazano, że uranu nikt nie ukradł, a w tym miejscu dawno temu działał naturalny reaktor nuklearny. Żeby mogły zachodzić reakcje jądrowe w środowisku naturalnym, muszą zostać spełnione warunki podobne, jak inicjuje się w urządzeniach budowanych przez człowieka. Po pierwsze, co jest najważniejsze, musimy mieć do czynienia z odpowiednią zawartością uranu 235. Kolejnymi czynnikami są rozmiary reaktora, położenie geologiczne oraz skład chemiczny złoża. Jeśli będziemy mieli do czynienia z dużą ilością takich pierwiastków jak bor lub kadm, to będą one zakłócać pracę reaktora. Powodują one występowanie reakcji konkurencyjnych do rozszczepiania. Ostatnim czynnikiem są odpowiednie ilości wody, które w Oklo pełniły funkcję tak zwanego moderatora. Umożliwiały one łańcuchowe rozszczepianie U-235. Po podwyższeniu temperatury przez reakcję woda odparowywała i reaktor przerywał pracę. Po ochłodzeniu woda znów napływała i reakcja rozpoczynała się od nowa. Działo się tak aż do wykorzystania naturalnych zasobów U-235. Być może reaktor pracował sezonowo w porze wilgotnej, natomiast w porze suchej przez brak odpowiedniej ilości wody reakcja nie zachodziła. Powinniśmy także powiedzieć o tym, że badania wykazały, że w Oklo produkowany był, a także zachodziły reakcje z plutonem 239, choć złoża plutonu tam nie występowały. Mimo naturalnego pochodzenia reaktora, reakcje w nim występujące były nie mniej skomplikowane niż w urządzeniach stworzonych przez człowieka. Ja tutaj mówię o jednym reaktorze, ale tak naprawdę w całym złożu było to 16 mniejszych reaktorów zlokalizowanych blisko siebie. Ich łączną moc szacuje się na około 100 kW, przy czym największy z tych 16 reaktorów mógł osiągać moc około 20 kW. Czy to dużo? Patrząc na dzisiejsze zapotrzebowanie energetyczne, bardzo niewiele. Czajnik elektryczny pobiera około 2 kW mocy, czyli za pomocą Oklo mogłoby pracować zaledwie 50 takich urządzeń. Warto jeszcze wspomnieć, jak to się w ogóle stało, że taki reaktor powstał i działał. Otóż wszystkiemu winne są fotosyntezujące organizmy jednokomórkowe żyjące w proterozoiku. Być może pamiętacie z serii Historia Ziemi, jak opowiadałem o epizodzie nazwanym Wielkie utlenianie. W bardzo dużym skrócie, tlen reagujący z uranem powodował powstanie rozpuszczalnych w wodzie związków uranu, które z czasem odkładały się w postaci osadów i wykształciły rudę. Wcześniej uran rozproszony był w skałach i nie tworzył większych skupisk. Trwało to kilkaset milionów lat, jednak około 2 miliardy lat temu ruda zlokalizowana na superkontynencie Kolumbia osiągnęła masę krytyczną i rozpoczęła się samopodtrzymująca reakcja. Reaktor działał od 100 tysięcy do nawet 0,5 miliona lat. Potem rozpoczął się rozpad produktów reakcji,
trwający do teraz. Reaktor w Oklo jest jedynym takim miejscem na świecie. Do tej pory nie odkryto innych tego typu struktur. Jest bardzo ważny dla naukowców. Geolodzy mogą studiować na nim zamierzchłą przeszłość skorupy ziemskiej. Fizycy badać niezliczoną ilość zjawisk związanych z rozpadami promieniotwórczymi. Jednak chyba najważniejszy jest dla biologów i ekologów. Dzięki temu obiektowi jesteśmy w stanie badać wpływ na środowisko bardzo długo składowanych odpadów promieniotwórczych, co jest o tyle istotne, że tego typu odpady są coraz powszechniejsze w naszym świecie. Mimo że Oklo to na razie jedyny odkryty tego typu obiekt na Ziemi, to nie znaczy, że nie poszukuje się innych. Także poza naszą planetą. Pewne dane z sondy Mars Odyssey Orbiter mogą wskazywać, że na czerwonym globie również kiedyś istniały podobne reaktory. Być może wcale nie jest to takie rzadkie zjawisko na różnych planetach. Kto wie, na razie to tylko hipoteza. Dzięki za uwagę. Jak zwykle zapraszam na moje media społecznościowe, grupę na Facebooku, która ostatnio prężnie się rozwija i ciekawe dyskusje można tam znaleźć, czy do sklepu z koszulkami. Serdecznie dziękuję także moim patronom. Dzięki Wam zainwestowałem ostatnio w lepszy sprzęt i myślę, że już niedługo przełoży się to na jakość materiałów. Jeśli również chciałbyś się przyczynić do rozwoju Naukowo TV oraz dowiedzieć się o mnie więcej, to zapraszam do dołączenia do grona moich patronów. Do zobaczenia niebawem.